Przyjdź, Duchu Święty, napełnij me serce miłością. Ulecz mnie skruchą, obdarz nadzieją swoją. Mówiłem wczoraj o tym, że wybór miłości w takim zwłaszcza kontekście naszego życia, zmagania się z jego różnymi też takimi ciemnymi obszarami, to jest wybieranie życia i wybieranie wszystkich dróg, które prowadzą ku życiu. Porzucanie tych dróg, które są jałowe, które nas trzymają w jakiejś starej niewoli. A dziś chcę powiedzieć o tym, że wybór miłości to również decyzja, wybór, aby włączać wszystkich, których się da, w miłość Bożą. Zacznę od takiej trochę anegdoty. Kiedyś zostałem poproszony, żebym wygłosił konferencję do trudnego odbiorcy, bo to były takie dorastające dzieci, młodzież i artyści. Pod wodzą takiego franciszkanina, ojca Kordiana, odbywało się to spotkanie i ja miałem mówić na taki temat przełamywania izolacji. Czyli właśnie jak wychodzić z izolacji, jak włączać się do wspólnoty, ale jak też włączać innych do wspólnoty ze sobą. No i chciałbym, żebyście zobaczyli taki obrazek. Jest duży plac, wielka scena. Za chwilę na tej scenie mam tam stać i głosić słowo o przełamywaniu izolacji. Chodzę sobie z tym samym urządzeniem, co teraz mam tutaj w rękach i przygotowuję sobie, dopinam konferencję. Nagle podchodzi taka pani i mówi: przepraszam bardzo, ojcze, ja tu przyjechałem z takiej górki, nazwa wioski, z dziećmi i z młodzieżą z domu dziecka. Te dzieci się świetnie bawią, tam właśnie lepią garnki, jakieś takie robią różne artystyczne rzeczy, ale młodzież odgraża się, że zaraz tu zrobią taką zadymę, bo tu się nic nie dzieje, same głupki tu są. Czy ojciec mógłby podejść do nich i chwilę z nimi porozmawiać, jakoś może ich ogarnąć? Słuchajcie, w jednej sekundzie, nie wiedziałem, że może się w jednej sekundzie tyle przewalić myśli przez jedną głowę. Pierwsza to taka: kobieto, czy ty nie widzisz, że ja właśnie przygotowuję konferencję o przełamywaniu izolacji? Druga: przecież ja w ogóle nie znam się na trudnej młodzieży. Trochę pracowałem z licealistami warszawskimi i ze studentami z Łodzi. Aż to są przecież elita. Tak? Po trzecie, załóżmy, że podejdę. I co powiem wtedy? Cokolwiek powiem, spojrzą na mnie z politowaniem, mówiąc sobie: ty po prostu głąbie, kogo ty udajesz, jakiegoś zatroskanego duszpasterza trudnych dzieci i młodzieży? Wszystko to w sekundę. Odmówiłbym,
gdyby nie po prostu wstyd taki, no bo co powiem, nie? Więc mówię, no dobrze. Idę jak na ścięcie, podchodzimy tam do tej młodzieży. Oni siedzą sobie na kocyku, patrzą tak zaciekawieniem, a ja stoję jak kłoda. Pamiętamy, miałem świetną przygotowaną konferencję na temat przełamywania izolacji. Zagaduję do tej pani, no bo nie mogę nic z siebie wykrztusić, nie wiem co. Więc mówię do niej, co jest najtrudniejsze w pracy z taką młodzieżą. Gdzieś tam. O nich, przy nich rozmawiam z tą kobietą. Nie? Inna rzecz, że jak ona zaczęła mówić niezwykle szczerze, to oni po prostu w ogóle nie czuli się tym skrępowani, bo głód, żeby właśnie być jakoś w centrum uwagi, był niezwykły w nich. Nie? No i wreszcie tak posłuchałem, po 5 minutach kucnąłem i mówię, hej, co słychać? Oni się uśmiechnęli i zaczęli opowiadać. Nie? I nagle mi olśniło, że właśnie teraz dokonało się to w całej prawdzie, w całym realizmie, to, o czym ja mam powiedzieć tą konferencję. Nie? Bez przemądrzalstwa. Że włączanie innych jest trudne. Że napotyka na mnóstwo oporów we mnie. Nie? I zapytałem, czy ja mogę zacząć tą konferencję od naszej rozmowy. No pewnie, od razu się im oczy zaśmiały. Mówię, no to w takim razie tylko powiedzcie mi wasze imiona, żebym tak nie mówił, że rozmawiałem z młodzieżą z górki. Nie? No to dobrze, zapisałem. Dzwon na konferencję, poszedłem tam. Oczywiście oni piersi wypalili pod scenę, a wcześniej się odgrażali, że spalą tę scenę. I stoją, nie? To zaczynam i wymieniam, że właśnie rozmawiałem z Sylwią, Piotrkiem, Łukaszem, Magdą, nie? Skończyłem wszystkie te imiona i okrzyk z tego pierwszego rzędu. Jeszcze Ani ojciec nie wymienił. Mówię, a przepraszam bardzo, jeszcze Ania tam była, nie? Oni umieli zadbać o to, żeby włączyć w tą wspólnotę, nie? W tą wspólnotę wydarzenia tą zgubioną Anię. Słuchajcie, chciałbym bardzo, żebyśmy przeszli tą ścieżkę kilku takich obszarów, co do których właśnie miłość zawsze wybiera, aby je włączać. Pierwsze to jest wybieranie, aby włączyć w swoją miłość, w swoją modlitwę, w swoją troskę, w swoją uwagę tych wszystkich, których miałbym najbardziej ochotę odrzucić precz. Zwłaszcza tych, którzy są za moimi plecami, którzy są w mojej przeszłości. Mamy wszyscy taki odruch, że na wspomnienie niektórych ludzi po prostu robi nam się słabo, budzi się w nas silna niechęć, budzi się w nas czasami odruch albo obojętności, albo odrzucenia. Dzisiaj będę cytował dużo Biblię i Annę Eger z tej książki Wybór. Przetrwać niewyobrażalne i żyć. To jest pełen tytuł tej książki. Bardzo ją polecam. I ona pisze tak. Pamięć to święta ziemia. Zobaczcie, my włączamy pamięć, tą dobrą taką pamięć o tym, co nas spotkało, o ludziach, którzy tam nas zrodzili, którzy są za naszymi plecami. Z tym nie mamy problemu, tak? Włączamy tych wszystkich, którzy nas podprowadzili pod spotkanie z Bogiem. Więc jest to ziemia święta, ale zarazem, pisze Anna Eger, udręczona. To miejsce, w którym gniew, wina i smutek krążą niczym wygłodniałe ptaki, wygrzebujące resztki wciąż z tych samych starych kości. Dla mnie taką historią biblijną, która opowiada o tym niezwykłym wyborze, aby włączyć tych, których miałoby się pokusę odrzucić, ponieważ było się przez nich odrzuconych, to jest historia Józefa Egipskiego. Czytamy tak w 37 rozdziale Księgi Rodzaju. Bracia, gdy zauważyli, że ojciec kocha go bardziej niż ich wszystkich, tak go znienawidzili, że nie byli w stanie przyjaźnie z nim rozmawiać.
Więc oni go wyłączają ze swojej wspólnoty. To jest pierwszy taki moment. On tego, zdaje się, za bardzo nawet nie odczuwa jakoś, co chyba nie jest jeszcze żadną jego cnotą. Bywa tak, że my nie widzimy, jaką budzimy antypatię u kogoś i to nie musi być zaleta, że tego nie widzimy. Może to być jakaś święta naiwność, ale może być też to jakiś rodzaj takiego zapatrzenia w siebie, w swoją rolę, misję. Józef, on dosyć bezwstydnie opowiada swoim braciom, ubrany w tą szatkę taką z długimi rękawami, którą mu tatuś kupił jako najkochańszemu synkowi, opowiada o snach swoich. Nie? Przychodzi i w tych snach on tam się okazuje jako opatrznościowa w ogóle postać, jakaś centralnie, nie? Jako księżyc wśród gwiazd w ogóle. Nie? Albo snopy mu się jakieś śnią, że snopy otoczyły go i oddały głęboki pokłon mojemu snopowi. Nie? Wtedy oni odrzekli, czyżbyś rzeczywiście chciał być królem nad nami lub nami rządzić? Nie? Więc sytuacja narasta aż do takiego momentu, kiedy oni, gdy on przychodzi do nich tam właśnie, gdzie pasą owce, stwierdzają, że to jest ten moment, aby wreszcie go radykalnie wyłączyć. Po prostu decydują się na uśmiercenie swojego brata. Oto nadchodzi pan, który miewa sny, mówią ze złością. Nie? Ludzie się potrafią strasznie nakręcić w takiej wzajemnej niechęci, nienawiści do kogoś. Nie? Nadchodzi pan, mówią, panisko, które miewa sny, więc teraz chodźcie, zamordujmy go i wyrzućmy do jednego ze zbiorników na wodę. Potem powiemy, że pożarło go dzikie zwierzę. Zobaczymy, co wyniknie z jego snów. Wiecie, to jest to samo, co potem spotkało ze strony braci Jezusa. Nie? Zobaczmy, czy przyjdzie Eliasz i go ściągnie z krzyża. Zobaczmy, nie? Co się z nim stanie. Straszna jest nienawiść, która doprowadza aż do radykalnego wykluczenia w śmierć kogoś, kogo nienawidzę. Jeden Ruben, gdy to usłyszał, chciał go ocalić z ich rąk. Mówił do nich, nie zabijajmy go, nie przelewajmy krwi. Wrzućcie go do tego zbiornika, który jest na stepie. Jednak nie podnoście na niego ręki. Wrzucili go do zbiornika na wodę. Zbiornik był pusty, bez wody. Potem zasiedli do posiłku. Wiecie, posiłek to jest jakiś strasznie ironiczny, haniebny obraz. Posiłek to jest obraz tego, co włącza. Nie? Każde dzieło miłości włączającej, tam gdzie wybieramy właśnie miłość, od tego się zaczyna, że jak widzisz biedaka, zapraszasz go do stołu. Dlatego właśnie uparcie w tę Wigilię dostawiamy to krzesło, ten talerz, nakrycie, żeby gdy przyjdzie ktoś, kto jest wykluczony, mógł poczuć się włączony do tej wspólnoty. A on siedzi w tej cysternie, a oni sobie siedzą, zajadają, po prostu ciesząc się, że wreszcie załatwili sprawę. To jest niewyobrażalna trauma. Wiesz, czasami jest tak na przykład, że ktoś słyszy, niechcący usłyszy, tak, że tam jakieś słowa strasznie przykre od bliskich sobie ludzi, oni nie wiedzą, że on słyszy. Na pewno spotkaliście takie osoby, albo sami być może byliście w takiej sytuacji. Dopóki to jest z drugiej ręki, ktoś ci mówi, słuchaj, no oni plotkują o tobie, nie? No to tak masz dobrą wolę, powiesz, że wiesz, to może bez złej woli, może tak to usłyszałeś, nie? Ale jak po prostu na własne uszy słyszysz, nie, jak szydzą z ciebie, wyśmiewają jakąś twoją postawę, i to jest odzierające nieprawdopodobnie. Nie? To jest strasznie właśnie odłączające. No i on ląduje potem w tym Egipcie. Zostawmy już teraz szereg tych innych jeszcze takich różnych rzeczy, które go spotkały. Ale wreszcie jego historia się wyprostowuje. Jest tam na dworze Faraona jako znacząca postać. I nagle pojawiają się ci jego bracia. Józef wykonuje szereg takich zachowań, działań, które są trochę zaskakujące, bo on rozpoczyna jakiś rodzaj czegoś, co wydawałoby się jakąś grą taką,
każe im tam przywieźć najmłodszego. Nie? Potem ich oskarża, sugeruje, że są złodziejami. W efekcie tych działań Józefa do nich zaczyna docierać tamta historia. Oni ją wyparli, okazuje się. Są bandytami, którzy wyparli swoje bandyctwo. Są bratobójcami, którzy postanowili o tym nie pamiętać. Józef, widząc po prostu ten ich upadek, to upodlenie, bo to jest upodlenie. Człowiek jest zjawą, gdy odrzuca od siebie odpowiedzialność za zło, które uczynił. On postanawia ich odzyskać z tej śmierci i włączyć do życia. Podprowadzić ich przez skruchę do pojednania. I to się okazuje skuteczne, bo oni rzeczywiście czytają te znaki, budzą w nich wspomnienia. W rozmowach ze sobą mówią, to nas wszystko spotyka, bośmy wyrządzili krzywdę naszemu bratu. Wiecie, to jest niesamowite, żeby właśnie mieć taką postawę, żeby nie tylko wybaczyć, bo to już wszyscy wiemy. Ty nie potrzebujesz mojej skruchy, żeby mi wybaczyć. Jeśli ci wyrządziłem krzywdę, nie potrzebujesz mojej skruchy, żeby mi wybaczyć. To jest niesamowite. Jeśli podejmiesz taką drogę, aby dla własnego, właśnie dla życia, dla wolności wewnętrznej, przestać mnie nienawidzić, to ci Bóg pobłogosławi. Nie? I to jest taki pierwszy krok, który wszyscy potrzebujemy robić wielokrotnie. Ale jeśli ty podejmiesz taką drogę, żeby w sposób przemyślany, nie jakiś taki, wiesz, z rozdarciem szat, tylko jakoś bardzo mądry i sukcesywnie i uporządkowany, zadbasz o to, żeby w moim sercu zrodziła się skrucha z tego powodu, że ja ciebie skrzywdziłem, to jest w ogóle absolutnie pierwsza liga, nie? I to jest ten, bo to jest wybór, że nie tylko zadbam o wybaczenie, ale zadbam też o to, żeby mój winowajca poczuł skruchę, uznał winę, przeprosił. Bóg to robi cały czas, nie? Dla niego nie jest problemem wybaczenie, ale on próbuje pozyskać nas do życia w prawdzie. Jeszcze jedno takie zdanie ważne. Zawsze to robię, więc i teraz nie zrezygnuję. Mówiąc o przebaczeniu, proszę, żebyście zawsze pamiętali, że w procesie przebaczenia niesłychanie ważny jest moment gniewu. Co to jest gniew? Gniew to jest dar Boga na zło. Jest wobec zła, Bóg nas wyposaża w dwa dary. W smutek, w ból i cierpienie, że ktoś się dopuszcza takiej niegodziwości, i w gniew. I no, Biblia pełna jest tematu gniewu Bożego. Na co? No właśnie na grzeszników, którzy nie chcą podjąć drogi skruchy i giną, marnieją, nie? W swoim świętym, nieświętym spokoju i przekonaniu, że wszystko jest w porządku. Anna Eger znowu. Kobieta, która jako 17-latka musiała tańczyć w Auschwitz przed tak zwanym doktorem Mengele, który tam się pojawił, chodził po tych barakach i mówi, o ty, podobno jesteś baletnicą, nie? Zatańczysz teraz. I ta nastolatka po prostu wyobraziła sobie, że jest na scenie i tańczy. Nie? Wiedziała, że gdyby odmówiła, przed chwilą była świadkiem, jak matka została tam właśnie skazana na śmierć jej, a ona z siostrą ocalała. I potem po tych wszystkich latach wracają do niej te obrazy, wracają do niej straszne obrazy. Zostaje terapeutką, ale też sama jest w swojej terapii. I pisze tak, podczas terapii nieśmiało mówię, że chcę spróbować, że chcę wyrazić ten gniew. Ale w obecności profesjonalisty, który pomoże mi wydobyć się z jego otchłani, gdybym tam utknęła. Wiesz, bo ludzie skrzywdzeni boją się gniewu.
boją się gniewu na oprawcę. Boją się, że nie mają prawa do tego. Tyle razy słyszeli, że nie wolno się gniewać. No, to było wygodne ze strony krzywdziciela. Nie? Próbuję krzyczeć, ale nie mogę, za bardzo się boję. Zwijam się w coraz mniejszą kulkę. Muszę czuć wokół siebie coś ograniczającego, od czego mogłabym się odepchnąć. Nie? Zło, którego doświadczy człowiek, tak diabeł działa, że ono działa oskarżycielsko. Spotkało cię to, bo na to zasłużyłeś. Jesteś złym człowiekiem. Dobrym ludziom to się nie zdarza. Sama sobie jesteś winna, sam sobie jesteś winien. I nie próbuj z tym walczyć. Diabeł oskarżyciel próbuje pokrzywdzonego człowieka jeszcze bardziej wdeptać w ziemię w poczuciu jego winy za to, co nie było jego winą. Każe terapeucie usiąść na mnie. Jest ciężki, niemal się duszę pod jego ciężarem. Wydaje mi się, że zemdleję. Już mam postukać podłogę, prosząc, by ze mnie zszedł i zrezygnować z eksperymentu. Ale potem wydobywa się ze mnie krzyk. Tak długi i pełny i udręczony, że aż mnie to przeraża. Co za okropna, zraniona istota wydaje z siebie podobny dźwięk. Ale nie mogę przestać, dobrze mi z tym. Wychodzi teraz ze mnie, rycząc ponad 30 lat uciszanych upiorów. Mój żal, wylewając się ze mnie, krzyczy na całe gardło. Czuję się dobrze. Krzyczę i odpycham od siebie i odpycham się od ciężaru, który na mnie naciska. Terapeuta nie ułatwia mi tego. Płaczę i pocę się z wysiłku. I co dalej? Co się dzieje, gdy tak długo wypierana część mnie znalazła ujście? Nic się nie dzieje. Czuję siłę gniewu, ale ona mnie nie zabija. Czuję się dobrze. Naprawdę podłączmy się pod ten święty gniew Boga na zło, które nas spotyka i które chciał nas zgnieść i zniszczyć. Również przez to kłamstwo wmawiania, że to była twoja wina. Zobaczmy tego Jezusa zagniewanego w świątyni. Zobaczmy Boga, który płonie gniewem na kartach Biblii, gdy się sprzeciwia złu, które chce zniszczyć ubogiego, kruchego. Chcę go wyłączyć. Tak, gniew, jeśli on jest wykrzyczany, jest po prostu jak oczyszczenie koryta rzeki z tych różnych śmieci, żelastw, które raniły naszą wrażliwość i sprawi, że popłynie czysta woda. Gniew, przeżycie gniewu ułatwia przebaczenie, czyli włączenie właśnie tej swojej bolesnej przeszłości. Również tych ludzi, którym już przestaje życzyć piekła. To jest gniew na zło, którego się dopuścili. Nie chcę zniszczenia tych ludzi, chcę wyrazić za swój gniew na zło, które oni uczynili. No i wreszcie jest ten moment, gdy oni są u Józefa i Józef słyszy, jak oni właśnie dojrzeli do tej skruchy. Nie może powstrzymać łez. Każe wszystkim wyjść i przy braciach, którzy tam zostają, odsłania im siebie. Mówi o sobie. To ja jestem tym, którego postanowiliście zgładzić, ale nie wyrzucajcie sobie tego. Następuje przebaczenie. Kto jeszcze z twojej przeszłości, jaka sytuacja, człowiek, jest przez ciebie odrzucany, wyłączony. Miłość to jest wybór, aby włączyć właśnie takie osoby. Być może to jest najtrudniejszy moment. Czasem spotykamy takich ludzi, którzy w swoim życiu czują się odtrąceni i przez to, że sami tego doświadczyli, potem jakoś trochę być może z zemsty nie umieją wyjść naprzeciw tym wszystkim, których mogliby swoją miłością włączać. Jest coś niezwykle pięknego, słuchajcie, w takiej postawie, kiedy ty otwierasz oczy i prosisz Boga, pokazuj mi tych wszystkich wokół mnie, którzy są w potrzebie, aby ich zauważyć
którzy są być może gdzieś właśnie w wyniku lęku, w wyniku niepewności, stawiani gdzieś poza ten krąg ludzkiej wspólnoty. To jest historia Pawła, świętego Pawła i Barnaby. Czytamy w Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale. Kiedy Paweł przybył do Jeruzalem, chciał się przyłączyć do uczniów po swoim nawróceniu. Ale wszyscy się go bali, gdyż nie wierzyli, że naprawdę został uczniem. To jest jakiś niesłychanie trudny moment. Dopiero Barnaba przyjął go i zaprowadził do apostołów. To jest przepiękne słowo, przyjąć kogoś. Ono w ogóle pochodzi z łaciny, od czasownika akcipere. To po prostu właśnie to, co my nazywamy akceptacją, to znaczy przyjmowanie. Akceptacja odmienności czyjejś historii, czyjejś drogi, która go doprowadziła do tego miejsca, gdzie jest obok mnie. I to jest wybór, słuchaj, co zrobić z tym, bo możesz powiedzieć, on jest jakiś niepewny, nie wiadomo. To jest wybór, jak mówisz takie słowa. Poczekajmy, niech się wykaże. To jest twój wybór, że tak robisz. To nie jest żadna oczywistość. Włączanie albo niewłączanie, akceptacja albo nieakceptacja jest wyborem. Tu nic nie przychodzi tak jako oczywistość. Nie? I Barnaba pokazuje to swoją postawą. Zresztą o nim mówią Dzieje Apostolskie, że on był człowiekiem dobrym, pełnym Ducha Świętego i łaski. Dobry człowiek. Właśnie dobroć ma to w sobie, że ona się rozlewa. Po łacinie mówił święty Tomasz właśnie, że nie, przeinaczę to. W każdym razie, że Bóg jest dobrocią, która się rozlewa. Difuza chyba. I on nam daje taką właśnie zdolność, żeby i nasze dobro rozlewało się tak jak morze, albo jak ocean. Ja tak chorakowałem ostatnio, jak byłem nad oceanem, chyba już nie pamiętam gdzie. I wszyscy tam stali na brzegu, że o nie, ocean groźny, groźny. Ja mówię, ja się wychowałem nad Bałtykiem, co mi tam ocean groźny, nie? Ale poczułem jego siłę, nie? Bo tak, i to chociaż nie było wcale najbardziej hardkorowo, ale po prostu no, sponiewierał mnie. Wszedłem tam do sobie po pas, nie? I fala, która nadchodzi i która z wielką siłą wracając właśnie, ona się rozlewa na brzeg i wraca. I to jest ten moment, nie? Po prostu kiedy wytwarza się bardzo silny wir, który po prostu może być tak mocny, że ty nie jesteś w stanie zatrzymać się na tym brzegu, bo on cię wciągnie po prostu w głąb tego żywiołu. I chodzi o to, żebyśmy wybierali tak kochać, żebyśmy wybierali tak stwarzać w sobie, współdziałając z łaską, właśnie takie wiry, takie zawirowania, nie? Że ty nie jesteś takim sobie tylko milusińskim pluszakiem, tylko po prostu masz w swojej dobroci taki żywioł, że człowiek się czuje wciągnięty w to, ale nie w ciebie wciągnięty, tylko poprzez twoją dobroć czuje się wciągnięty w ogóle w życie Boga, który przez ciebie, nie? Bo to on jest tym oceanem. Ale to jest wybór, żeby tak właśnie traktować innych ludzi, zwłaszcza tych, co do których inni mają rezerwę, bo zawsze jest taki moment, kurczę, skoro tak na boku jest w tym duszpasterstwie, w kościele, w osiedlu, no to chyba coś z nim jest nie tak, nie? No skoro pół klatki schodowej ukradkiem mu się tylko tak kłania i przyspiesza krok, no to, a to są też mądrzy ludzie, nie? Moi sąsiedzi, no to chyba coś nie tak z tym, nie? Więc wiecie, to jest wybór. Nie? Czy po prostu ulegasz tej rezerwie, czy raczej przyjrzysz się, nie? Dlaczego ten człowiek tam się znajduje na obrzeżach? Jak go mogę włączyć? Potem zresztą Barnaba
Raz jeszcze, kiedy, no bo tak, on zaczyna nauczać Paweł po tym pierwszym przyjęciu, a potem znajduje się znów w Tarsie, bo go Kościół tam wysyła, bo w Jerozolimie jest za duża zadyma i tam siedzi w tym Tarsie. Nie? I Barnaba znów dowiaduje się w Antiochii, uświadamia sobie, Paweł jest znów w odstawce. Idzie, zagarnia go i mówi, idziemy głosić. Słuchajcie, kiedyś Bóg przeze mnie ocalił powołanie jednego dominikanina. A powiem to, anonimowo oczywiście. Oświadczył z radością, mówiąc tak, ten klasztor po prostu, w którym jestem, to jest chłód, zima, co to za bracia, nie? A ta kobieta, którą poznałem, to samo ciepło, jak sobie tak wyobrażę, że moglibyśmy razem właśnie po pracy zasiąść przy stole, zjeść kolację, nie? Ja mówię, ty słuchaj, ale czy ty sobie zdajesz sprawę, co ty teraz robisz? Ty zestawiasz najgorszy klasztor i najgorsze obrazki z tego klasztoru z najlepszymi, z najbardziej wyidealizowanymi obrazkami tej sytuacji, w której chcesz się znaleźć. Zacząłem po prostu w jego oczach błysk sztyletu, nie? No ale... I wtedy mówię tak, słuchaj, a wyobraź sobie, że po prostu no, nie mieszkasz w tym klasztorze, tym zimnym, złym klasztorze, tylko razem jeździmy i głosimy słowo. Jak ci się podoba taka perspektywa? I tutaj po prostu zobaczyłem, że to go chwyciło, nie? No ale po pół roku troszkę tam te właśnie się wszystko to urealniło, te kolacyjki i tak dalej, nie? Wiadomo, jakie jest życie. I zadzwonił sobie, wiesz co, chciałbym przyjechać i pogadać. Nie? A już był na takim urlopie w ogóle, nie? Poza zakonem. Więc ta wizja, którą wtedy mu zaproponowała, naprawdę nie wymyśliłem tego, to była łaska Boża. Nie? I on to pamiętał, bo to zapadło w nim. To są te momenty właśnie, kiedy gdy chcesz człowieka jakoś wciągnąć, włączyć, nie? We wspólne dobro, być może ocalić go przed jakimś odpadnięciem, nie? W coś, co jest no, jakąś taką zachcianką, albo jakąś niedojrzałością, to proś Boga, żeby tą twoją wolę wypełnił światłem jakiegoś dobrego pomysłu. Nie? Być może pytania właśnie jednego, które okaże się, że go w pewnym momencie zagarnie do środka. Nie? Mówiąc o takim włączaniu innych, wiecie, co jeszcze mam na myśli? Że gdy podejmujesz pracę nad sobą, choćby taką właśnie, jaką mówiłem wczoraj, albo mówiąc językiem gajdów, pracę z sobą, nie? Właśnie żeby, no żeby nie tkwić w śmierci, żeby te różne twoje wady, słabości, które cię wciąż zagarniają, są jak wiry, żeby współdziałając z łaską wychodzić ku życiu, to niesłychanie ważne jest to, żebyś robił to nie tylko dla siebie. To jest też właśnie ten wybór miłości, żeby z tego, co ty zrobisz z sobą, inni mieli pożytek. Wiecie, moim zdaniem to nas ratuje przed takim egocentryzmem religijnym, przed takim egocentryzmem też nawet etycznym, że ja tak popracuję nad sobą. Być może to nie jest problem wielu z nas, bo nam na szczęście to często to taka praca nad sobą dosyć nie wychodzi. Nie? Ja się uśmiecham, jesteśmy z tej samej szajki, nie? Ale jakby komuś wychodziło na przykład, to wtedy, wiesz, dziękuję ci, Panie, że nie jestem jak ta cała, jak to tałataństwo, nie? Faryzeusz, który tak się modli. To byli ludzie, którzy naprawdę wymagali od siebie, którzy podejmowali duży trud etyczny, też duchowy, nie? Ale robili to jakoś egoistycznie właśnie. Cokolwiek robisz, jakikolwiek podejmujesz pokutę, rób to właśnie też z myślą o innych, żeby inni mieli z tego pożytek. Ja dosyć dobrze znam środowisko anonimowych alkoholików. To są ludzie, którzy w centrum swojej drogi stawiają program 12 kroków, a ten program 12 kroków to właśnie jest coś, co mówi od początku do końca. Teraz otwierasz się na wolność, pracujesz na wolność, żeby w efekcie zanieść to orędzie wolności innym. Przygotowujesz się do tego, żeby do innych alkoholików pójść
i zanieść im właśnie tą dobrą nowinę, że jest rozwiązanie. Nie robisz tego tylko dla siebie. Alkoholicy mają modlitwę taką: Boże, spraw, abym dziś był przydatny innym. Ludzie, którzy właśnie wcześniej całe życie kręcili się wokół siebie, wokół swojej choroby i rozwijali egoizm, ze swojej modlitwy uczynili i odkryli, Duch Święty im to dał, właśnie taką prośbę: spraw, żebym przez to wszystko, co robię z sobą, był przydatny dla innych. Nikt z nas nie żyje dla siebie i nie umiera dla siebie, mówi święty Paweł. Więc czy masz w sobie, w jakiej mierze masz w sobie tę motywację, żeby to się przydało innym? Być może w niektórych momentach walki, nie? Niech to dla ciebie będzie jakąś pomocą, że być może to zmaganie, gdy w nim wytrwam, ono mi pozwoli coś lepiej zrozumieć, doświadczyć jakiejś pomocy Boga i będę się tym mógł podzielić z innymi. Nie? Będę się tym mógł podzielić. Będziesz mógł powiedzieć: słuchaj, miałem po prostu ochotę zrobić rzeczy straszne. Dzięki Bogu nie zrobiłem, a było to tak. Wiesz, i to jest taki rodzaj świadectwa, które się komuś okaże, że przyda. Nie? Twoje zmaganie, twoja słabość nawet być może na granicy grzechu. Mówisz o tym, dzielisz się z drugim człowiekiem i to zmaganie się przydaje, okazuje się. No i ostatni rodzaj wyboru, aby włączać, wciąż włączać, to jest to, co się przydarzyło Piotrowi jako temu, którego Pan postawił na czele Kościoła, gdy miał tę wizję opadającego płótna, zwierząt, co do których usłyszał polecenie: zabijaj i jedz, a potem pojawiają się ludzie Korneliusza, setnika, i mówią: jesteś zaproszony przez niego. I widać, jak dla Piotra to jest ogromny trud. On ma tą wizję. Bóg mówi do niego: nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. I on o tym rozmyśla. Mieli to w głowie. Nie? Z ogromnym takim trudem przebija się ta nowa perspektywa, że do Kościoła mają być włączeni poganie. To dla niego po prostu było coś niebywałego w ogóle. I kiedy już ciągle nad tym myślał i myślał, Duch Święty powiedział do niego: spójrz, ci ludzie czekają na ciebie, zejdź szybko. I do nas też Duch Święty mówi, gdy my rozważamy właśnie, czy ktoś już jest w Kościele, czy nie jest w Kościele, czy z taką historią to on się może znaleźć, czy nie, czy on jest godny do tego, żeby do niego pójść, czy nie jest godny, czy już dojrzał, czy nie dojrzał, nie? A Duch Święty mówi: przestań wreszcie stawiać taką ilość pytań, idź do niego, porozmawiaj z nim. W tym spotkaniu, w tej rozmowie zobaczysz, co możesz zrobić, ale nie na dachu swojego domu, w tych jałowych rozważankach. Tak? I rzeczywiście, gdy Piotr szedł, czytamy, zaprosił do siebie ich, pogan, nie wolno było mu tego robić, zaprosił. Całą noc spędzili razem, potem idzie do Korneliusza. Nie? I tam u niego też jest gościem. Potem bracia, jak się dowiedzieli o tym, to mówią: co? Wlazłeś do pogan i żarłeś z nimi? Nieświadomi, że po prostu dokładnie powtarzają oskarżenia, które Jezus słyszał. Nie? Jego uczniowie, apostołowie po prostu oburzeni. Nie? Ile minęło czasu od tego, jak właśnie siedzieli razem u Zacheusza w domu, słysząc te szemrania, a teraz sami tak szemrają. Nie? Kościół nie może być tak dla wszystkich. Tak co, tak, nie? Tak rozmawiasz, tak? To jest ryzyko, że on się może... Może inni się zgorszą, albo co? Wybór miłości to jest wybór, aby włączać. Nie? Włączać w taki sposób, jak cię będzie prowadził Bóg. Jak Kościół jest prowadzony przez Boga. Nie? W tym właśnie wyborze, aby nie być ekskluzywny, tylko właśnie inkluzywny, czyli włączający. Tak jak Duch prowadzi, tak jak Bóg pokazuje to. A pokazuje to na bardzo wiele różnych sposobów, jeśli chcemy tylko to usłyszeć. Życie, jedność i wiara to nie jest coś, co się robi spontanicznie.
To jest coś, co albo wybierasz, albo nie wybierasz. Albo wychodzisz naprzeciw temu wyborowi, który jest z Jego miłości i to się podzieje wszystko. I jedność, i życie, i wiara. Ale jeśli to nie będzie codzienny wybór, no to się samo nie podzieje, jak pokazuje doświadczenie. Więc niech nas Duch Święty pobudza do codziennych wyborów. Amen. Pomodlimy się na koniec. Ojcze, uwielbiamy Cię za nasze spotkanie, za wszystko, co Ty wiesz, że się podziało w naszych sercach. Uwielbiamy Cię za wszystkie dobre pragnienia, które w nas wzbudziłeś, również za pytania, które nam postawiłeś. Pozwól nam na nowo odkryć mocą Twojej łaski siłę wyboru, do którego nas wzywasz. I daj, żeby ten wybór był zawsze kierowany miłością. Przez Chrystusa, Pana naszego.